Zamek w Łapalicach to budynek w stanie surowym w Łapalicach w pobliżu jeziora Rekowo. Atrakcja turystyczna, która powstała jako samowola budowlana. Jego forma nawiązuje do architektury rezydencjonalnej, przez co potocznie nazywany jest zamkiem. W 1983 roku Piotr Kaźmierczak, snycerz i producent mebli, otrzymał pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego z pracownią rzeźbiarską o powierzchni 170 m2. Zamiast niego wzniósł znacznie większy budynek o powierzchni 5000 m2. Na początku lat 90. XX wieku prace budowlane zostały przerwane z powodu problemów finansowych inwestora. W celu dalszego finansowania budowy w 2000 roku uruchomił on duży zakład meblarski w Świętym Wojciechu, który po zaledwie roku funkcjonowania został poważnie uszkodzony w trakcie powodzi. Ponieważ budynek powstał niezgodnie z pozwoleniem na budowę, a inwestor nie wykonał dokumentacji zamiennej, w 2006 roku powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał rozbiórkę budowli. Wtedy też właściciel budynku wystąpił do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o stwierdzenie nieważności decyzji. Ten unieważnił decyzję o rozbiórce pod warunkiem dostarczenia projektu zamiennego do końca 2008 roku. Inwestor dostarczył go 31 grudnia, jednak wymagał uzupełnienia, na co dano mu czas 3 miesięcy. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zatwierdził projekt budowlany zakładający dokończenie obiektu z przeznaczeniem na pensjonat. Jednak strony postępowania administracyjnego odwołały się od tej decyzji do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ten uchylił ją, ponieważ dokumentacja nie zawierała projektów branżowych, instalacji elektrycznej, kominków, klimatyzacji. Inwestor odwołał się od tego orzeczenia. Sprawę przekazano do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ten unieważnił dotychczasowe decyzje, co dało właścicielowi kolejną szansę na legalizację budynku. Wykonano ekspertyzę stanu technicznego i projekt zamienny, który został nawet zatwierdzony, ale ponieważ wykonano go na podstawie decyzji na budowę pensjonatu, która straciła ważność, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił ją, a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w 2013 roku decyzję o zakazie dalszych prac budowlanych. Ani inwestor, ani strony postępowania administracyjnego nie odwołały się od tej decyzji. W 2015 roku kupnem zamku była zainteresowana grupa fanów Harry'ego Pottera. Obiekt otoczony jest betonowym murem. Na jego teren prowadzi przejazd w budynku bramnym, a w południowej części działki znajduje się sztuczny staw. Bryła głównego gmachu składa się z 4 skrzydeł połączonych ze sobą łącznikami. Nakrywają je dachy mansardowe. W narożnikach stoi 12 wież z hełmami, w 4 z nich znajdują się klatki schodowe. W skrzydle centralnym planowana była fontanna, winda i tarasy, a w skrzydle zachodnim basen o wymiarach 9×15 m i kaplica bądź sala balowa. Budynek miał mieć tyle wież, ile miesięcy w roku, tyle sali, ile tygodni, a liczba okien miała odpowiadać liczbie dni w roku. Wnętrze miało być wykonane prawie w całości z drewna, łącznie ze zdobionymi stropami kasetonowymi i podłogami. Całokształt wystroju miały uzupełniać liczne rzeźbiarskie dzieła sztuki. Połowa wyposażenia wnętrz była gotowa. O przeznaczeniu obiektu inwestor chciał zdecydować dopiero po jego ukończeniu. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy przewiduje dokończenie budowy zamku, przystosowanie go do pełnienia funkcji turystycznych i stworzenie produktu o unikalnych cechach w skali regionu. Obiekt nie jest zabezpieczony, a jego stan techniczny się pogarsza. Pomimo, że obowiązuje zakaz wstępu na jego teren, stał się swoistą atrakcją, tłumnie odwiedzaną zarówno przez urban explorerów, jak i turystów z całego świata. Niekontrolowany, masowy ruch turystyczny powoduje poważne problemy z odpadami i blokowaniem okolicznych dróg przez nieprawidłowo zaparkowane samochody. Przebywanie w budynku grozi śmiercią lub kalectwem. W 2017 roku młody mężczyzna wpadł do szybu windowego i doznał poważnych obrażeń nóg. 24 czerwca 2020 roku Rada Miasta w Kartuzach podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego części Łapalic, w której znajduje się nieukończony zamek. Uchwalenie planu pozwoli zalegalizować i ukończyć budowę z przeznaczeniem na hotel.